2018 rok odszedł już. Jestem zadowolony z tego względu, że udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, wiele inwestycji. Najważniejsze to, myślę, ulica Fabryczna, tysiąclecia. Myślę, że przewiązka w szkole numer 3, tak oczekiwana przez społeczeństwo i wiele innych. 19 stycznia chcę Państwa zaprosić na otwarcie Domu Kultury Mors. To jest taka inwestycja, która miasto też na nią bardzo, bardzo długo czekało, a tutaj będzie już otwarcie domu, zakończenie prac łącznie z elewacją zewnętrzną. Myślę, że Dom Kultury następny. Myślę, że też Schetynówka, którą mamy wysoką pozycję. I myślę, że te pieniądze zostaną przydzielone i tutaj w ramach dobrej współpracy z starostem będziemy tą inwestycję realizować. Wiele inwestycji drogowych, również inaczej podejść do zieleni na terenie miasta. To są takie priorytety, które chcemy realizować, jak również gdzieś tam jest modernizacja lodowiska, przebudowa wielu dróg na terenie miasta. No i bieżące sprawy, które będziemy na bieżąco po prostu realizować. Rewitalizację parku, gdzie chcemy stworzyć różne strefy aktywnego wypoczynku, począwszy od dzieci poprzez seniorów. Myślę, że te pieniądze zainwestowane pozwolą na to, że ten park stanie się taką wizytówką miasta. Zakładamy czyste powietrze. Jest to dla nas założenie takie, że dawno, dawno o tym się mówiło. Czas do realizacji. Są już przeprowadzone pewne rozmowy czy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej. Jesteśmy w dorzeczu Wisłoki w projekcie, także z dnia na dzień chcemy, żeby to powietrze było jak najczystsze dla miasta Dębicy. Jestem pewien, że nowe autobusy, o które staramy się w projekcie, też już pojawią się na ulicach miasta w 2019 roku. Mieszkańcom życzę, aby Dębica się dalej rozwijała, sobie, pracy, współpracy, działania wspólnego dla dobra mieszkańców miasta Dębicy.